Olej to niebo, olej to słońce, olej to uczucie miłosne uchmurzie. Olej wysoko, olej też nisko, olej słoneczko, olej to wszystko. Olej każdego, drogi kolego, olej bogacza i olej pudłacza, olej prezydenta i konfidenta, szczęście już blisko, olej to wszystko, olej to wszystko, olej to wszystko, olej. Siemaneczko, z tej strony Carlos. Dzisiaj taka krótka zajaweczka z wymiany oleju. Właśnie jestem po wymianie. Miałem w ogóle nic nie nagrywać, ale nasunęły mi się jakieś tam pytania do Was. Ja wymieniłem olej przed sezonem. Wiem, że niektórzy wymieniają po sezonie i zimują motocykl już ze świeżym olejem. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, jakie macie argumenty za i przeciw, ale według mnie to nie ma żadnego znaczenia, dlatego wymieniłem tutaj po sezonie. Jeszcze wczoraj była piękna pogoda, tutaj z ziomkami zrobiliśmy ponad 150 km. Także jeszcze dojechałem ten olej i wygląda całkiem spoko, jak widzicie. Zaraz Wam pokażę, jaki to olej miałem, jaki to olej jest tutaj w tej misce, a jaki zalałem przed chwilą. W tamtym sezonie zalałem ten olejik. Dobra cena, spełnia normy producenta. Nie pamiętam, ile on kosztował, ale na pewno kosztował o wiele mniej niż ten Motul. Motul dlatego w tym roku, bo kupowałem jakby większe zakupy robiłem. Po prostu oleje kupowałem i filtry do samochodu. Wydałem tam 700 zł. I nie, po prostu w tym sklepie, którym zamawiałem, akurat nie było tego oleju. I dlatego zamówiłem troszeczkę droższego Motula. Ale uważam, że nie ma co przepłacać, jeżeli olej ma jakieś tam opinie w miarę dobre na internecie i spełnia normy producenta, to nie ma co za bardzo się w to wgłębiać. Także te oba oleje spełniają normy producenta, pełen syntetyk to jest oczywiście. Co Wy sądzicie o olejach? Dajcie znać, jakie Wy oleje lejecie i może dacie jakiegoś tipa dobra jakość do ceny. Ja mówię, ja mam coś takiego, dobra jakość do ceny znalazłem, jestem zadowolony, używałem, sezon przyjechałem bez zastrzeżeń. Teraz zobaczę, czy na tym Motulu to jeździłem, bo lałem go do K125, oczywiście to norma była, niech ten lałem, już nie pamiętam, ale chyba tak. Taki filterek tu jest użyty. I teraz kolejny temat. Tutaj jest napisane, że 3 litry i 2 setki wchodzi. I teraz jak Wam się wydaje, jest to już policzone jakby z tym filtrem oleju, w którym tam się mieści, nie wiem ile, setka to max, myślę, nawet chyba nie, nawet setki to chyba nie wciągnie taki mały filterek. I to też taka zagadka właśnie dla mnie. Ciekawe, czy oni to jest właśnie już jakby wliczone w to, że ten filterek coś tam wciągnie, czy to w ogóle nie ma jakiegoś tam znaczenia, po prostu wlewamy 3200, tak jak tutaj jest napisane, i zapominamy o temacie. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie, mi się wydaje, że wlewam 3200 i już się o nic nie martwię. Także, moi drodzy, taka krótka zajeweczka z wymiany oleju. Takie oleje wlałem, taki filtr wkręciłem. Przepracowany olej widzieliście, dajcie znać, co Wy o tym sądzicie i zapraszam do kolejnych filmików. Elu! Jednak jeszcze nie elo, za szybko to chciałem skończyć, moi drodzy. Tu jest jeszcze temat taki, że wiecie, co zrobię? Postawiłem go na stopce, na tym... jak to się nazywa? Na stojaku po prostu go postawiłem. No i tutaj okienko pokazuje, że już jest tam prawie dobry, ale wiadomo, może być troszeczkę nierówno. I ja jestem zdania, że lepiej, żeby oleju było jakby troszeczkę mniej, niż mielibyśmy przelać, nie? Bo później jak już przelejemy, no to jest lipa, bo trzeba go jakoś się pozbyć nadmiaru, a wiadomo, nadmiar oleju jest
tak samo groźny lub jeszcze nawet bardziej groźny niż niedobór ze zwiadomych względów. I teraz odpalimy brykę, zobaczymy jak pracuje na nowym oleju. Chyba mi się nie uda jedną ręką tego zrobić. Czekajcie, bo ja nagrywam w ogóle telefonem. Odburzyła maszyna. Olej wciągnięty. A, od razu lepiej pracuje. Dobra, niech sobie pochodzi, spłynie olej i zobaczymy, czy trzeba jeszcze dolać, bo tutaj jeszcze widzicie, wlałem niecałe 3 litry, także jeszcze 3 setki powinny wejść mniej więcej. Rozgrzałem motor to gdzieś do 80 stopni. Jak widzicie, już 15 minut nie pracuje, czyli olej zdążył spłynąć. Także jeszcze muszę te 3 setki, o których mówiłem wcześniej, mniej więcej dolać i będzie, myślę, gitara. Dobra, napiszcie jakiś komentarzyk, dajcie znać, czy wam się podobało. Do usłyszenia w kolejnych filmikach. Już teraz naprawdę się żegnam. Do usłyszenia. Hello.